Siemaneczko, witam serdecznie w 48. odcinku serii Zagrajmy w Red Dead Arthur's Redemption. here! Arthur! You're alive! Just about. Come inside. Come on, Look it's raining. At Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Z deszczu pod rynnę, tak wam powiem w cudzysłowie. How did you folks find each other? What happened? Can somebody give me a cup of coffee or something? Boss, Mrs. Adler, who saved us, Dutch? After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton. Gdzie napisy znikły? Co się stało? Already? On behalf of Cornwall, Kerosene and Tar, the United States government and the Commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come out with your hands up. No, give them to a count of five, then give them everything. Actually, ask everyone you could find, did you, Bill? This is real bad. Stay down, Ollie. Shit, shit, co się tu kurwa dzieje? Go się z kartownicy napierdzielają. Kurde, budynek zaczął się palić. Fantastycznie. Czekajcie, tu jest mój... A to nie jest mój sprzęt. Kurde, no dobra, nie mam nic innego i tak. Kurde, taka misja fantastyczna. W ogóle ta gra jest genialna, naprawdę. Nie mogę tutaj na tym czekać, bo ja mogę chyba z kartownicy skorzystać. Czekajcie, bo ja tu nikogo nie widzę. Yeah.
Ja mam to jak w dupie. Muszę trochę podejść, bo tak to nie trafię. Na headshot. Pojedyncze strzały. Za daleko są, cholera. Czekajcie, sobie muszę wziąć ten jednak. Bez tego to nie ma szans. Wyzwanie jest takie, że musimy z kartownicy chyba 5, czy 10, czy 20 strzałów w głowę zaliczyć. Z celnością na poziomie 70%, także... Chyba idą, a dopiero teraz idą, a... Widzicie, tak trzeba to zrobić. Ja pierdziu. Strzelałem pojedynczymi seriami, to znaczy pojedynczym nabojem, żeby nie tracić celności. Bill and Sadie. You okay, son? Sure. We ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly we need to leave. Take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sorry. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. We'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, Mesa. Not każdy coś chce. No, kurczę. I'm begging you to. They're gonna hang him at the break. The boy's heart. Please, do something. We will. Okay. I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. No. Yes, now. Give me a Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. Urosła mi broda i włosy. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Morning, Arthur. O kurde, złoto zdobyłem. Ale jaja. Zabij dwóch Pinkertonów podczas zasadzki zabójczą precyzją. Oddaj 5 celnych strzałów w głowę z kartaczownicy Gatlinga. Osiągnij celność na poziomie 70% i ukończ misję, nie wykorzystując przedmiotów uzupełniających zdrowie. No fantastycznie, że udało nam się zdobyć złoto za pierwszym razem.
Dobra, co dalej? Tu mamy kolejne zadanie. To są ziemie Marfresh. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. O kurczę, tutaj kolejne zadanie. Ikar i przyjaciele. Okej. I tu mamy list gończy. O, trzeba to zrobić. W tym odcinku. Tak patrzę, czy jeszcze coś na mapie się pojawiło nowego. Odkąd nas tutaj w zasadzie nie było chwilę, tak? Ale widzę, że nie bardzo. Tutaj coś jest? Nie. Ale spoko, mamy tutaj list gończy jeden. I dwa zadania. Dobra, zróbmy coś. Co tu mamy za misję? To są ziemie tego, a tutaj mamy misję, która nam znikła w tym momencie. Aha. Ikar i przyjaciele. Wiesz co, powinna być jeszcze taka tutaj misja na rozstajach. Ale jej nie widzę. Więc zrobimy to, co jest tutaj dostępne. Także zrobimy sobie tą misję. To są ziemie Marfresh. Marfresh. Zacznę się z tobą porozmawiać. Dobra. Chyba, że ktoś tu jeszcze mi jakieś zadanie zleci, ale chyba nie sądzę. W ogóle... A, jest mój koń. O, właśnie, jest mój koń. Kurde, jak się stęskniłem. Wyczesz, page down. Kurde, koniku. Super, nie będę musiał kupować konia za tysiaka. A poza tym ja bym musiał sobie tutaj zmienić ładunek. A nie mogę? A tutaj i ładunek. O, 1836 mamy tutaj hajsu. Trochę rzeczy na sprzedaż widzicie, bo tutaj więcej niż 5 nie mogę dźwigać, więc przydałoby się to paserowi sprzedać. Czekajcie, czemu ja tutaj nie mogę na kam? Bo chciałem sobie spluwy pozmieniać, wiecie? Ale widzę, że to jest chyba niemożliwe w tym momencie. Nie wiem czemu. Aha, bo jesteśmy w obozie. Muszę troszeczkę odjechać od obozu. Bo chciałem sobie tylko spluwy zmienić, wiecie, bo mamy... broń na koniu. O, jest, wreszcie. Kurde. To nie ten pistolet. Tylko ten używałem i używałem tutaj jeszcze chyba tego wulkanika. Tak. No i ten pistolet na przykład wymaga od nas małego czyszczenia. Tylko czego to się nie... No jest, nasz złoty sprzęcik, wyczyść. Tutaj jeszcze musimy nałożyć grawerunek. Będzie gites. Także tutaj tyle. Dobra, bierzemy kolejne zadania, ludziska, nie ma co przedłużać. Yep, yep. Co to jest za symbol? Aha, to jest ten. Stanowisko dla koni. Można by było też do pasera się udać, ale to myślę, że po tej misji się udamy i sprzedamy te rzeczy, które mam, bo nie mogę więcej niż 5 przedmiotów dźwigać. O, czekajcie, tu mam jeszcze amunicję. Chyba. Jedzenie. Mieszanka ciastek. Trzeba trochę zjeść. Salone podroby. Tu nawet karabiny mamy, proszę. Nie chcę się śpieszyć, bo jeszcze chcę tutaj zobaczyć, co w obozie możemy zdobyć. To to jest wychodek? Czy to jest jakiś ul? Czy to jest po prostu kabina prysznicowa? A nie, to jest beczka z wodą. A nie, co to się, ktoś tam krzyczy. Get moving again.
Ten budynek płonął, wiecie, więc nie wiem, oni tutaj to ugasili, ten pożar, no ale dobra. Tu mam jeszcze jakieś żarcie. No, patrzcie, co my tu mamy. To jest fajne, że to jedzenie się nie psuje w tej grze, bo powiem wam, jakby to było jeszcze tak, że się psuje to żarcie. Strasznie mam tutaj dużo tego żarcia. Ej, co się dzieje? Dobra, nie ma co tutaj chyba chodzić, nic ciekawego nie znajdziemy. How you doing, Jack? I'm scared, Uncle Arthur. All that shooting. Well, we're gonna move somewhere safe, okay? Good to see you again, Karen. Where's Molly, by the way? Nobody's seen her in ages. Good riddance, I say. Huh. Okay. It's good to see you again, despite the circumstances. You too. But what do we do now? We need to move, as soon as possible. We've got a couple of days. Dobra. Idę do Dutcha. Rozpoczynamy kolejną misję. Hello, again, Arthur. Reverend, it's good to see you again. You too. Good to see you again. What do we do now? Clearly we need to move. I'll speak to Dutch. Dobra. Nie ma co tutaj spacerować. So we're back. That fool Williamson let him write to us. I don't know. Don't matter. Cały czas uciekamy. Czekajcie, gdzie jest ten Dutch? A Dutch jest chyba poza budynkiem. Kurde. Kurde, ile tego? Świeczek. O, biżuterię tu mamy, proszę. Złoty kolczyk. Coś w puszce. Dobra, widzicie, już chyba nie będę tyle żar. Mi dupa pęknie zaraz. You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back. And I'm sitting here. And I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Oilean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but I guess I'm more interested in saving lives than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I miss him. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek,
I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time. I need time and no traitors. Ale mi ta broda urosła do ostatniego odcinka, matko. Trzeba się ogolić. Kurczę, pistolet, nie mam tej broni. O, rękawice jest dzieckie, proszę, możemy je ściągać? Zapytaj, czy pojedzie z tobą. Always. Where are we headed? Up past Butcher Creek. It's Murphy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. I understand. Obrzyn, dynamit, rewolwer. We're looking for a place to hold up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while your boys were away. And? You'll see. I know the way. Follow me. No dobra, szybciej. Ja się cieszę, że mamy konia w końcu. Swojego odzyskałem. We need to get this done fast. Pinkertons will have reinforced in another day or two. Yeah. The sooner we get out of here, the better. Kurczę, cały czas uciekamy. News near the bridge up river, which would take us right up to Butcher Creek. Might be quicker. What do you think? Kurde. Say we just ride a boat or not? It ain't worth messing around with boats. Okay, sure. Kurczę, patrzcie, możemy misję wykonać na dwie możliwości. Thanks for what you did in Saint Denis. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Hosea. You did good getting the others out of there, keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Bell. It was a tough few days. I couldn't have done it without Sadie. So how did you find that spot back there? I assume the skulls on sticks weren't an addition to yours. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. And where did you end up again? Cuba? Oh, not exactly. An island off of there, called Warma. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island? Isn't that just what Dutch wanted? I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Yeah, you're right. Just... it's been... guess I just miss Hosea and his wisdom, you know? Of course. Czekaj, gdzie my jesteśmy i w którą stronę się udajemy? Kurczę, tutaj nas w ogóle nie było, widzicie? W tych rejonach. Przydałoby się to nadrobić. There's the bridge. Thank you.
kurde, a to gdzie my w końcu dotarliśmy? O, shit, patrzcie. Tutaj nas nie było. Oczywiście też można było tutaj popłynąć. Ta gra nas przyniosła stąd aż tu. Dobra, spoko. It's not much further now. So, I spent some time up this way while you were gone. I ran into Rainsfall and Eagle Flies, the Indians. And I've been trying to help out a bit where I can at the reservation. Things are bad there. That's not a surprise. They seem to be in a lot of trouble, heading into more. Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. A place called Beaver Hollow. They're animals. Everyone is terrified of them. No właśnie, nowy gang. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Great! Dutch didn't mention this. Well, hiding up here, it's not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. But just be ready. It won't be pretty. You see that up ahead? Slow down, keep it quiet. It could be some of them. I say we dismount here and follow them on foot. See where they're going. Follow me, stay quiet. Ten gang, powiem wam, to tak trochę wygląda jak chyba z tego Outlasta. Takie świrusy, dzikusy. Let's get closer to them. Ale kogoś tam niosą, rzeczywiście. Kurwa, gdzie my jesteśmy? Ja pierdziu. Ale ja powiem wam, tutaj byłem. To znaczy tu byłem, tak? A tutaj te tereny są takie nieodkryte. Jeszcze się zastanawiam się, czy czasem epilog nie będzie się rozgrywał gdzieś tutaj na Blackwater. Bo tu mam jeszcze kawałek mapy chyba nieodkryte, ale na razie, jak widzicie, tam jeszcze nie byliśmy. Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Because I do the skinning. Well, how about I? Good job. We must be close now. Let's stop and have a look from the top of this hill there. Mogę się przeszukać? O, grab. Let's go, Arthur. Gdzie patrzę, bo się oglądają takie świrusy trochę. O, jest ograb, dobra. Misja chyba na czas, więc tak chyba tego nie osiągniemy. O, śnieżynka purpurowa. O, shit. Stagecoach went missing. Jesus. Ja pierdziel. They must be in the cave. Dzikusy wstrętne. All right. Let's get on with this. Okay. What do you think? We can head into the cave or flush them out with dynamite? Nie, zakradniemy się. Let's surprise them in there. Kurczę, fajnie, bo tą misję możemy, widzicie, na różne sposoby wykonać, więc ja pewnie sobie ją powtórzę. Zobaczę, co się stanie, jak użyjemy dynamitu. Zabijaj pomioty, tylko wiecie co, ja bym sobie wziął łuk chyba w takim razie. Arthur, have you got this? Chyba że go chciałem zabić po cichu. W sensie, Boże, po cichu z noża.
Ja pierdolę. Co za psychole? Kogo on tak dziabał? No dobra, tylko dwóch ja już tutaj nie pokonam. Chodziło. Ale dobrze, bo on... Coś tam krzyczy, jakaś kobieta. Może to jedna z naszych. Zanim zaczniemy tutaj ratować. Jeszcze możemy trochę, ale chłopaki nie mają kasiory. Tylko mają jakieś takie składniki, widzę, do craftingu. Uwolnimy ją, czy tutaj jeszcze pójdziemy zobaczyć? A tu skrzynia jest jakaś, proszę. Może tu będzie skarb jakiś, złoto. O, $12, fantastycznie. Super. To być może tędy będziemy uciekać. Wiem, że wszystkich ciał nie przeszukałem, ale już trudno. Ciekawe, co by było, jakbyśmy użyli tego dynamitu. Where are you from? Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Miss. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe.
Annisburg, right? Yes. Czekajcie, aha, to tutaj musimy. Oj. To trzeba trochę na skróty przejechać. It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. I know. It's all right, miss. Why would they? Some folks just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. I know. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just try to relax now. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Ain't you got nothing better to do? Dobra, udało się ją dowieść, całą i zdrową. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, then. Ma! Ma! Meredith! She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, ma'am. Murphy Group guys. Oh, my God. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Odmówmy. Nie wiem, co to jest, ale... Oh, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. I chyba po misji, moi drodzy. Chyba poza... This is death? Oh, no. You leave me alone. You just leave me alone! Thanks, buddy. Czy to w tej grocie będziemy mieli teraz kryjówkę tam? Gdzie był ten gang? Gdzie jest ten czarnuch? Miles, czy jak on się tam nazywał? Dobra, chyba po zadaniu, chociaż ja wiem. A, widzicie, jednak się tu wróciłem, jednak się przynieśliśmy tutaj. Oh, you and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend, Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fellow, isn't he? Micah and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dutch, did you miss me? I found her! Drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I haven't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? I told him, and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, shoot me. She's crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so big now, me. Why? Just calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You are not so big now. Are we, Your Majesty? You... Damn! Oh,
She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you! Quit your lollygagging! W sumie też by tak postąpił, no ale... no wiecie... Przecież z nią mieliśmy same problemy i kłopoty. O mało to nie zginęliśmy, więc... rozdział 6 rozpoczynamy, ale kurczę... Powiem wam, że nie wszystkie zadania chyba zrobiłem. O kurde... Z rozdziału 5. Ja cię pierdziu, ej! Jedno zadanie było przecież w Saint-Denis. Mam nadzieję, że nie zniknie ono. Szlak. Holender. Kurde, mam nadzieję, że nam nic nie dolega. Prośba o przedmiot, zaktualizowano rejestr, zdrada, nie popłaca, odblokowano osiągnięcie. Ludziska, to byłoby na tyle, tylko się kurczę martwię, bo żeśmy wszystkich zadań nie zrobili. Jest to zadanie, dobra. Sadie poprosiła cię o spotkanie w tawernie Doyle's, by opracować plan uratowania Johna. Aha, czy to jednak jest, ale nie wiem co z tymi pozostałymi zadaniami. O kurde, tutaj nam przepadło to. Shit. Widzicie? Tu mieliśmy tego. Bandytę do odszukania. I za nam wszystko przepadło. Szlak. A dobrze, żeśmy się tutaj przynieśli. Bo te tereny mamy mało odkryte. Przepraszam. O kurczę, szkoda, że nam to przepadło. Te poszukiwanie. List gończy. Shit. Tak czy inaczej kończymy materiał, to byłoby na tyle, rozpoczęliśmy 6 rozdział, zwróć uwagę, że tu żadnych zadań nie ma, następnych. O, Tilly chce z nami porozmawiać, albo coś od nas chce, no nieważne, zobaczymy sobie to w następnym odcinku, dziękuję za uwagę, to wszystko w tym materiale. To są ziemie Marfredge. O te 15 celnych strzałów w głowę. O kurczę. A tak, nie strzelałem w głowę, tylko strzelałem też w ciało. No nic, można to powtórzyć. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!